Witajcie! Jeśli słyszycie zwrot wypadek drogowy, najprawdopodobniej na myśl przychodzą Wam kraksy i zderzenia aut na jezdni. A co jeśli Wam powiemy, że zdarzają się inne przypadki, które mogą zakłócić normalne codzienne życie? Podczas jazdy możemy napotkać najbardziej wymyślne pojazdy i na własne oczy zobaczyć niezwykle zabawne i nieporadne sytuacje. W dzisiejszym odcinku przygotowaliśmy dla Was zestawienie takich nietypowych przypadków na drogach. Jesteście gotowi na niesamowitą przygodę na kółkach? No to ruszamy! Wygląda na to, że kierowca lawety miał dość źle zaparkowanych samochodów. Jego zemsta jednak jest wyjątkowo okrutna. Niektórzy ludzie bardzo przywiązują się do swoich samochodów i trudno im zaakceptować fakt, że to tylko maszyna, która czasem się psuje, a wtedy trzeba wymienić ją na nową. Decydując się na kabriolet, należy pogodzić się z jego pewnymi mankamentami. Tak bywa, gdy się wierzy, że nie ma złej pogody. Wezwanie lawety nie jest najtańsze, dlatego część osób korzysta z kreatywnych metod przewozu swoich pojazdów. Widzieliście kiedyś, jak dbają o urodę podczas jazdy? Nie marnują czasu, ale efektywnie go wykorzystują, aby wyglądać świeżo i pięknie. Efekt domina przytrafia się nawet kierowcom jednośladów. Na nierównej nawierzchni drogi owieczki szybko załapały, na czym polega twerk. Zimą kierowcy nie zawsze lubią jeździć, ale kiedy służby drogowe działają tak dokładnie i zgranie, nie ma się czego obawiać. Są ludzie, którzy oprócz zwykłego nakładu sił i czasu wkładają w swoją pracę także serce i wykonują swoje obowiązki ze szczególnym zapałem i energią. Ciekawe, czy temu kierowcy po prostu nic nie przeszkadza, czy też testuje on w ten sposób swoje zdolności parapsychologiczne? Ci kierowcy uznali, że przepisy, które nakazują im stać w korku, są zbyt restrykcyjne, znaleźli więc własną drogę. W końcu zasady są po to, żeby je łamać. Ten człowiek miał okazję zostać pasażerem nietypowego pojazdu. Mógł się ścigać z wiatrem, a przy okazji przypomnieć sobie smak dzieciństwa. To nie są zwykli strażacy. Być może przeszli specjalne kursy iluzjonistyczne, aby wykonywać takie sztuczki. Trzeba przyznać, że operator koparki to prawdziwy profesjonalista w swoim fachu. Kierowca samochodu zaś to nie lada śmiałek, a nawet szaleniec. Było na co wydać pieniądze zaoszczędzone na kołach. Jeśli chce się uciec z tajnej bazy, w której nas przetrzymywano, z pewnością trzeba wcisnąć pedał gazu. Co znaczy do końca wierzyć we własne siły i możliwości maszyny, aby pokonać wszelkie przeszkody. Zwykle do transportu towarów wynajmuje się profesjonalne firmy przewozowe, chociaż oczywiście można spróbować przeprowadzić się samodzielnie. Może to jednak prowadzić do utraty niektórych elementów wyposażenia, takich jak na przykład lodówka. Ten telefon teoretycznie może dotrzeć do celu, chyba że kierowca ma w planach ostre zakręty lub gwałtowne hamowanie. Jeśli ten człowiek w trakcie podróży nie zachoruje na chorobę morską, to z pewnością można stwierdzić, że jego błędnik działa doskonale. Nie da się ukryć, że ten kierowca pozostaje absolutnie obojętnym na kwestie bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych. Zabawa w kotka i myszkę z tak sprytnym i pomysłowym kierowcą skutera może łatwo skończyć się przegraną policjantów. Ten niezwykły most znajduje się na południu Chin. Przejazd po nim to wyjątkowe przeżycie. Kiedy już wiesz, że to koniec, czemu odmówić sobie wykonania kilku szalonych manewrów? Skacząc ze spadochronem, należy pamiętać, że lądowanie może zdarzyć się w naprawdę nieprzewidywalnym miejscu. Ten skoczek po prostu miał dużo szczęścia, że to nie była autostrada. Ten samochód jest niczym zombie. Miał być na wysypisku, ale wciąż jest w drodze. Nawet na filmach szpiegowskich rzadko zdarzają się tak skomplikowane manewry. Gdy jadący jednym pojazdem znaleźli się w trudnej sytuacji, na ratunek ruszyli przyjaciele, podając koło ratunkowe. Czy ten kierowca jest aż tak wybredny, że żadne koło mu nie odpowiada? Warto zaznaczyć, że wybrał mniej ruchliwe drogi, aby uniknąć korków lub ewentualnych kolizji.
kiedy chcecie się wyróżnić z tłumu i przyciągnąć uwagę innych. Wspaniała wersja auta. Kiedy nazwa dom na kółkach staje się całkiem dosłowna. Bardzo często trudno zaparkować samochód w pobliżu plaży, więc w drodze powrotnej do samochodu plażowicze mogą wysuszyć się po wodnych atrakcjach, spacerując przy tym piękną drogą otoczoną zielenią. Parking to często miejsce spotkań. Tutaj można się swobodnie zatrzymać, aby zabrać współpasażerów. I to wszystko na dziś. Łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.